Prognoza pogody na niedzielę nie brzmi zbyt pokrzepiająco. Nadciąga niszmarejkę. Synoptycy zdecydowali o wydaniu żółtych alertów. Będzie niebezpiecznie. Najnowsza prognoza pogody, po ostatnich wiosennych dniach, raczej nie należy do optymistycznych. Zrobi się nieprzyjemnie, a żywioł uderzy z dużą siłą. Meteorolodzy alarmują do rodaków o zachowanie ostrożności, w szczególności na drogach. Nadchodzi niszmarejka, uderzy z całą mocą. Porażająca prognoza pogody z informacji faktu, powołującego się na ustalenia ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że po niezwykle słonecznych dniach nadszedł czas na prawdziwe załamanie pogody. Jeszcze w piątek i sobotę termometry wskazywały nawet 18 stopni, natomiast teraz wszystko ulegnie drastycznej zmianie. Czego zatem Polacy mogą się spodziewać? Znad Skandynawii nadciąga do Polski niszmarejkę. Już w niedzielę temperatura spadnie do nawet 2 stopni, choć nie zabraknie też nieco wyższych temperatur, mieszkańcy Podkarpacia mogą spodziewać się 15 stopni. Niestety, niska temperatura to nie wszystko. Z kolei jak donosi Radio Z, pojawi się porywisty wiatr, opady deszczu, a miejscami nawet śniegu. Zdaniem meteorologów z INKW, zimniej wiatr może rozpędzać się nawet do 60 km na godzinę, a nad morzem do 70 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają także, że do 6 godzin może spaść od 4 do 8 mL wody na MKW. Dzisiaj grzeje, 1. Kilka tysięcy emerytów dostanie dodatkowe pieniądze. Nieoczekiwany efekt 2. Nie żyje prawdziwa legenda. Zmarł uwielbiany dziennikarz, informację przekazała żona do niedzielnego południa. Deszcz będzie padać na zachodzie kraju, z kolei po południu w centrum i w południowej części Polski. Z uwagi na niepokojące prognozy synoptycy wydali żółte alerty w strefie brzegowej ostrzegające przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie objęły województwa: zachodniopomorskie, POW, Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, białogrodzki, koszaliński, Koszalin, sławieński, pomorskie, POW. Słupski, Słupsk, Lęborski, Wejherowski, Pucki, Gdynia, Gdańsk, Gdański, Nowodworski. Najlepsze newsy dnia, źródło, fakt. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.